jest niezbędny. Wysoka Rado, szanowni zaproszeni gości, otwieram obrady 26. sesji Rady Gminy Krasocin kadencji 2018-2023. Proszę wszystkich o powstanie. Proszę prowadzić pocztę sztandarową. Wysoka Rado, informuję, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Klauzula dotycząca spełnienia obowiązku informacyjnego w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jest dostępna na drzwiach sali gimnastycznej. Informuję, że w związku z brakiem możliwości technicznych przeprowadzenia na dzisiejszej sesji głosowań przy pomocy urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania radnych, zgodnie z postanowieniami statutu gminy przeprowadzone zostaną głosowania imienne. Na początku chciałbym przywitać wszystkich zebranych radnych oraz przybyłych gości. W sposób szczególny na krasocińskiej ziemi witam rodzinę Larionów, panią Swietłanę, pana Romana, pana Artioma i pana Kiriła. Witam przedstawiciela wojewody świętokrzyskiego panią Annę Hanus-Turzyńską, kierownika oddziału do spraw nadzoru i obywatelstwa polskiego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Witam przedstawiciela marszałka województwa świętokrzyskiego pana Karola Fijałkowskiego, pełnomocnika zarządu województwa do spraw kombatantów i osób represjonowanych. Witam pana Rafała Pacanowskiego, członka zarządu powiatu włoszczowskiego. Witam państwa Helenę i Aleksandra Bagińskich.
Witam przedstawiciela mediów. Witam pana Stanisława Kapuścińskiego, prezesa zarządu firmy Zmarsłowo. Witam kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie, panią Zdzisławę Robak. Witam dyrektora szkoły Zespołu Pracy Oświatowej w Krasocinie, pana Krzysztofa Jasiowskiego. Na sekretarza obrad powołuję pana Tomasza Tatara. Zamykam punkt pierwszy i przystępuję do realizacji punktu drugiego porządku obrad. Wysoka Rado, proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji otrzymaliście państwo wraz z zawiadomieniem o sesji. Czy są wnioski do porządku obrad? Nie słyszę. Wobec braku wniosku zamykam punkt drugi. Otwieram punkt trzeci. Oficjalne powitanie rodziny z Kazachstanu przyjętej w ramach procedury repatriacyjnej. O zabranie głosu proszę pana wójta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście, no i serdeczna nasza rodzina, druga rodzina z Kazachstanu, państwa Daria Łukaszewskiej. Szanowni zebrani, rok 1936, pierwszy etap wywózki naszych rodaków. Wtedy ziemi ukraińskiej, wiadomo, w dawnych czasach to była ziemia polska. Wiele znamienitych rodów, rodaków naszych na tej ziemi żyło. Jakże ciężko było się odnaleźć w sytuacji, ja sobie wyobrażam tę sytuację w głowie, zapukania do drzwi innego wojska i wskazanie, pakujecie się, weźcie co najpotrzebniejsze, na pewno najpotrzebniejsze i jedziecie. Chyba ten najbardziej był taki lęk psychiczny, straszny, bo nie wiadomo gdzie, nie wiadomo dokąd, nie wiadomo po co. Fizyczny również. No bo można sobie wyobrazić, że to były bydlęce, wagony. Ja poproszę o pierwszy slajd, jak to wyglądało. Te bydlęce, wagony, w których zostali ci nasi rodacy wywiezieni. Kilka tysięcy kilometrów w głąb stepów kazachstańskich. Na pewno fizycznie było też bardzo ciężko, ze względu na to, że to jest inny klimat, inny kraj, daleka północ kraju kazachskiego, gdzie zimy są naprawdę okrutne, minus 40, lata są już gorące, plus 40. W roku 1936 wywieziono, jak podają dane, 230 tysięcy naszych rodaków. Już pierwszej zimy 100 tysięcy rodaków nie przetrwało po prostu tej zimy, tych ciężkich warunków. I tak właśnie w tym pierwszym okresie wywózki znalazła się również rodzina Kaszubska. Ja bym powiedział, dodałbym więcej. Naprawdę można się wczuć w tą rolę tej jazdy i zatrzymanie się na przystanku, jakimkolwiek przystanku i myśl teraz w głowie. Czy to jest przystanek tylko po to, żeby chwilę odpocząć? Czy to jest przystanek docelowy naszego życia, z którego już nie odjedzie? To naprawdę były bardzo, ale to bardzo trudne i ciężkie. Ciężki czas. Jakże znamienitą jest sytuacja taka, że dzisiaj mamy 17 września. Sesja była planowana, jeszcze nie wiedzieliśmy, że państwo na Wianowie będą już u nas gości na naszej krasocińskiej ziemi. Sesja była zaplanowana po ostatniej sesji sierpniowej, że to będzie 17. Państwo znane wiedzą dlaczego czwartki. Tak mamy to ustawione, że to są zawsze czwartki. Ze względu na pracę naszych radnych, żeby to ułatwić, my spotykamy się na naszej sesji. Jakże moje wielkie było zdziwienie, gdy dowiedziałem się, że to właśnie 28 sierpnia rodzina państwa Larionów do nas zawitali. Od razu taka prosta myśl w głowie powstała. No jakże znamienita data napaści Związku Sowieckiego na Polsce. I zobaczcie państwo, po tylu latach, rok 39, mamy teraz 20 rok, jakże to się wszystko, ta karta historii odwraca, że możemy teraz powiedzieć, że ta napaść tego 17 września nie przyniosła oczekiwanego skutku, jaki sobie za życzył czy przemyślał Stalin. A w tym miejscu, w tym dniu i w tej dacie w
Witamy rodzinę państwa Larynów Kaszubskich na naszej ziemi. Czyli ile się dobrego musiało przez ten czas wydarzyć, żeby to się stało, ile krzywdy ludzkiej też się zdarzyło na wszystkich tych ziemiach. Ja poproszę o pierwszy film, który pokaże, jak się żyło. To jest sprzed 20 lat w Kazachstanie, ale życie się wiele nie zmieniło. Zapraszam na krótką prezentację. Ormianie, Koreańcy. Żyje tutaj ponad 40 nacji. W związku z tym
kogo jest taka możliwość, chęć poznania naszego kraju Polski, przychodzą do mnie na zajęcia. Oh.
kwestia wolnego miesiąca czwartego pokazuje, jak tam nasi rodacy oczekują na tą pomoc właśnie od rządu polskiego, od samorządu i od mieszkańców. Przejdźmy teraz do rodziny Larionów Kaszubskich. Jak oni się tam znaleźli? A więc jak powiedziałem, 1936, rodzina Kaszubskich została wywieziona w 1936 roku z okolic Kamienia Polskiego. Pierwsze cztery slajdy pokazują, w jakich warunkach to się odbywało. Pradziadowie pani Swietławy, Maria Kaszubska, wtedy 56 lat, urodzona w 1880 roku, i Kuprian Kaszubski, 61 lat, urodzony w 1895 roku, zostali przewiezieni w stepy Kazachstanu właśnie takimi wagonami. Wraz z ich synem Stanisławem, wtedy 21-letnim mężczyzną, urodzonym w 1915 roku, i żoną Marią, 18-letnią młodą dziewczyną, urodzoną w 1918 roku. Po wywiezieniu widzimy, jak wyglądało ich życie, czyli te lepianki. Zresztą bardzo często się przejawia, że to były puste stepy, niczym nie zagospodarowane. Oczywiście później nasi rodacy powoli tworzyli te miejscowości typowo polskie, w których mieszkali, żyli, jak kolejny slajd nam pokaże, w których umierali. I tak często ich to życie wyglądało. No można sobie wyobrazić czteroosobową rodzinę 56-61. Mamy tutaj spektrum całkowite na tej sali. Mamy też osoby 21-letnie czy 18-letnie na tej sali. I przodkowie pani Swietłany wywiezieni zostali w miejscowości Czortany. Oni do tej pory tam byli, tam żyli. Na kolejnym zdjęciu będzie portret dziadka, czyli tego pana Stanisława, który został wywieziony w wieku 21 lat właśnie do surowego Kazachstanu. Kolejne zdjęcie przedstawi nam babcię pani Swietłany, Maria, wówczas wywożoną jako 18-letnią dziewczynę. I na kolejnym slajdzie będzie tata, już nie żyjący pani Swietłany, ale on już się urodził, wiadomo, młodym małżeństwem wywożonym w roku 1944 właśnie w miejscowości Szortanty, gdzie jego rodzina została zesłana. Miejscowość ta znajduje się w północnym Kazachstanie na terenie obszaru akmolińskiego, charakteryzującego się surowym klimatem. Kolejne zdjęcia pokazują dziadka i babcię ze strony mamy pani Swietłany. Zaraz chwilę zobaczymy mamę. W drugą stronę pani Krzysztofie. O, bardzo dobrze. I teraz będzie kolejne zdjęcie przedstawiające w wojsku tatę pani Swietłany, oczywiście ten po prawej stronie, w mundurze rosyjskim. Wiadomo, że to wtedy były czasy, że należało tą służbę odbyć właśnie w tej armii. I ostatnie zdjęcie, które mamy już po czasie wyjścia z wojska, taty pani Swietłany. Szanowni Państwo, ja powiem tak, na terenie Świętokrzyskiego województwa mamy 1100 gmin, może tak, zaczątego, i prawie 1700 radnych. I tak jak tutaj siedzą Państwo bagińscy, nami repatrianci sprzed półtora roku zaproszeni przed naszą gminę, tak obecnie Państwo radnych, którzy siedzą, no można powiedzieć, że 15 radnych, bo to jest w tej kadencji, się wszystko dzieje, podnieśli za tę rękę, żeby zaprosić te dwie rodziny. I pragnę ich tutaj, oczywiście poproszę, żeby Państwo wstawali, z imienia, z nazwiska wymienić. Bo jak mówię, na 1700 radnych w całym województwie, to ta 15. Jednogłośnie podniosła rękę za. Wiem, że dwóch radnych nie ma, ja sobie tylko Pani to odhaczę, żeby nie przestał. Także, szanowni Państwo, Swietłana i rodzina, ja teraz wskażę radnych, którzy zaprosili Państwa do naszej gminy, no i również wcześniej Aleksandra i Helena. I pani Dusza i Wola. Prosimy o brawo. Pani Szklarz Magdalena. Przewodniczący Rady, pan Bogdan Koski. Chruściel Mariusz. Prączek Dariusz, Gniewkowski Krzysztof,
Pawłowski Krystian. Stańczy Gerwald. Tata Tomasz. Pijasz Grzegorz. Wolski Tomasz. I wróci Marek. Dodam do tego dwóch nieobecnych, oczywiście usprawiedliwionych radnych Robaka Sylwestra i Świtlastego Grzegorza. Proszę. Panie Antoni, zapomniałem, ale pierwszy będą ostatni. Pan Antoni Lej, proszę bardzo, najdobry, największy brat. Przepraszam serdecznie, tak, pan mi tutaj przyjdzie. Przyjmij Państwo, ale powiem Pani Świetłano jeszcze jedną rzecz. Ja podziękuję również osobie, która zabiegała o to i bardzo pomogła tutaj naszej rodzinie z rodzin, żebyście Państwo mogli przyjechać wcześniej do tego zastępczego mieszkania, gdyż jak wszyscy doskonale wiedzą, remont na tego obiektu, który mamy dla Państwa przeznaczony, dopiero będą po nowym roku. I to dzięki zabiegom Pani Ani Hanus-Duszyńskiej. Proszę Pani. Pani Anio, sytuacja była taka, ta Pani wyzwania do ministerstwa, żeby przekonać tam, żebyśmy zrobili tak, jak żeśmy zrobili. Wiadomo, że kiedy ma 18 lat, wojsko go czekało na jesieni i Pani Ania to taka chrzestna matka Waszego przyjazdu do gminy Krasoci. Także jeszcze raz dziękuję bardzo. Kochani, mieliśmy tutaj również zaproszenie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dostaliśmy pismo na przywitanie Państwa. Ja pozwolę sobie odczytać. Gmina Krasoczyn poprzez zapewnienie warunków do osiedlenia się rodziny Lalionów, która pragnęła zamieszkać na stale w naszej ojczyźnie, włączyła się w realizację doniosłej misji państwa polskiego na rzecz pomocy Polakom, którzy w wyniku spotu wydarzeń politycznych, zmian granic lub działań wojennych znaleźli się poza krajem. Repatriacja stanowi symboliczną składę moralnego zobowiązania wobec tysięcy Polaków, którzy nie z własnej woli znaleźli się poza granicami swojej ojczyzny. A w przypadku wielu przeciwności starali się, pielęgnować pamięć o Polsce. Do dziś nasi rodacy mieszkający na wschodzie tworzą wspólnotę, która pomimo zróżnicowania historycznego zespolona jest poczuciem przynależności do narodu polskiego. Dziękuję gminie Krasoczyn na czele z panem wójtem, panem przewodniczącym i radnymi gminy za podjętą uchwałę i zaangażowanie w tę ważną misję. Wierzę, że państwa dalszym wsparciem repatrianci, którzy zdecydowali się skoncentrować swoje życie osobiste, rodzinne i zawodowe w Polsce, dzięki ułatwionemu dostępowi do dóbr kultury, rynku pracy, nauki i pomocy socjalnej będą wzmacniać swoje więzi z Polską i staną się częścią lokalnej społeczności. Z wyrazami szacunku Marek Zieliński, dyrektor Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji MSWiA w Warszawie. To jest pismo z ministerstwa. Jeszcze raz rozmyślę, 15 radnych, kiedyś był taki film, się był wspaniały, tak? To może to być 15 wspaniałych. I ja bym powiedział za pośrednictwem mediów tutaj, dziękuję bardzo Rami Kielce, że zjawiło się na naszej dzisiejszej sesji uroczystej, to zadedykujemy innym samorządom takie przesłanie w postaci drugiego filmu, piosenki o Kazachstanie.
Nie wiem, czy to czy dojdzie, bo troszeczkę za mały tyle, ale tę piosenkę może dojdę bliżej. O właśnie, tę piękną pieśń dedykujemy polskim przesłańcom i kolejnym pokoleniu naszych rodaków na wschodzie, czekających do dziś na powrót do ojczyzny. Więc zachętą dla kolejnych samorządów, żeby też podejmowały takie uchwały jak gmina Krasnodzie. Ja pozwolę Państwu, poproszę Państwa o powstanie, gdyż teraz ta przepiękna uczciwa chwila, gdzie powitamy Państwa Swietłanę, Romana, Artyoma i Kiryła na naszej krasnodzieńskiej ziemi. Jak mówiłem do Państwa Bagińskich, Wy już jesteście naszymi mieszkańcami. Od 28 sierpnia jesteście obywatelami Polski, mieszkańcami gminy Krasnodzień, konkretnie Krasnodzina. Ja wierzę i życzę Wam w imieniu własnym i samorządu gminy Krasnodzień, żebyście się tu czuli, realizowali i mówili, tak jak mówicie zresztą, spotkamy się, jesteśmy u siebie w domu. Tego Wam serdecznie życzymy. Oczywiście przy takich pięknych chwilach, gdzie Was witamy, nie może się odbyć bez prezentów, które za chwilę wręczę do Pana Przewodniczącego. Poproszę Panie Radne do siebie. Ja serdecznie jeszcze raz gratuluję. Bardzo się cieszę, że jesteście. A powiem dalej. Ja myślę, że nie jesteście ostatnią rodziną. Serdecznie. Przyjmij Państwo, jeśli ktoś zaproszą do gości, myślę, że Pani Anna jako pierwsza. Zapraszam serdecznie. Siądźmy może teraz. Po zabranie głosu proszę przedstawicielkę wojewódzkiej telewizji Panią Hannę Hanu-Żeńską, kierownika oddziału do spraw Nadzoru Matryca Polskiego w Wydziale Spraw Obywatelskich Codziennych w Świętym Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Proszę bardzo. Witam Państwa serdecznie. Reprezentuję wojewodę świętokrzyskiego pana Zbigniewa Kojusza. Proszę Państwa, pozwólcie, że rozpocznę od zacytowania preambuły do ustawy o repatriacji, która wyjaśnia cel, jaki przyświeca ustawodawcy do jej ustanowienia. W poczuciu głębokiej więzi z Polakami, potomkami dawnej Rzeczypospolitej, ofiarami komunistycznego terroru, przemocą zmuszonymi do opuszczenia ziemi przodków, osiedlonymi wbrew własnej woli na najtrudniejszych do zamieszkania obszarach byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, pozbawionymi możliwości powrotu do Polski, prześladowanymi z powodu swojego pochodzenia oraz przywiązania do wiary, tradycji i umiłowania wolności. Skazanymi na pracę w nieludzkich warunkach, głód, choroby i częstokroć na fizyczne wyniszczenie, którzy mimo wszelkich przeciwności nigdy nie wrzegli się Polski, jej tradycji i kultury, a miłość i przywiązanie do ojczyzny przekazali swoim potomkom, pragnąc zadośćuczynić
za doznany przez zesłańców krzywdy, uznając, że powinnością państwa polskiego jest umożliwienie repatriacji rodakom, którzy pozostali na wschodzie, postanawia się, co następuje. To, proszę państwa, jest preambuła do ustawy o repatriacji, która myślę, że bardzo klarownie wyjaśnia, jakiemu celowi ta ustawa, te przepisy prawne służą. Szanowni państwo, w imieniu wojewody świętokrzyskiego, pana Zbigniewa Koniusza, który z powodu licznych obowiązków nie mógł osobiście uczestniczyć w dzisiejszej uroczystej sesji i który serdecznie dziękuję za zaproszenie, witam rodzinę z dalekiego Kazachstanu na polskiej ziemi. Ziemi ich przodków, ale teraz to również państwa Larion i ich synu. Wyrażam nadzieję, że odnajdziecie tu wyłącznie życzliwość, dobre serce, dobre słowa. Z chwilą przekroczenia granic Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej z mocy prawa nabyliście państwo obywatelstwo polskie. Potwierdzeniem tego faktu są decyzje wojewody świętokrzyskiego, które pozwolę sobie teraz państwu wręczyć. Z okazji wkroczenia Sowietów do Polski.
Były też przemówienia, były informacje na temat tragedii ludzi, którzy znaleźli się poza granicami kraju na dalekiej ścieżce. Drodzy Państwo, pragnę przekazać taką informację. W województwie świętokrzyskim są sybiraty, są zesłańcy, też z Waszych terenów. Mieszkają i jest i działa Związek Sybiraków, Zarząd Wojewódzki w Kielcach, ulica Paterskiego. Ja myślę, że ja przekażę taką informację tu dla Pana Wójta, też żeby Państwo widzieli, gdzie znaleźć tą organizację. Polecam się, bo akurat są to ludzie, którzy byli bezpośrednio tam wywiezieni w latach właśnie 30., a teraz jeszcze ci, którzy żyją, działają, ale również działają ich rodziny. Szanowni Państwo, marszałek się tak zastanawiał, Będkowski, marszałek województwa, no ale jak Pan pojedzie na spotkanie, to coś trzeba im dać. I mówi, wiesz co, zrobimy tak, najlepiej jak przekażę Państwu filiżankę na taką poranną kawę. Wszystkiego najlepszego życzę, naprawdę wielu szczęśliwych i tylko szczęśliwych dni w Polsce i mnie krasnąć. Wszystkiego dobrego. Proszę o zabranie głosu pana Rafała Macalowskiego, członka zarządu powiatu wyszyńskiego. Szanowni Państwo, przede wszystkim Państwo Marianowie, Wysoka Rado, Panie Wójcie, dostojni wszyscy zaproszeni goście. W imieniu władz samorządowych i społeczności powiatu włoszczowskiego serdecznie Państwa witam na polskiej ziemi, ziemi Waszych przodków, która po wielu latach staje się Waszą ojczyzną. Cieszę się, że będzie częścią naszej i Waszej polskiej wspólnoty. Wasi przodkowie deportowani na wschodnie tereny dawnego sowieckiego imperium nie doczekali upadku tego imperium. Jednak przekazali Wam i Waszym dzieciom tęsknotę za ojczyzną, religię, a także miłość do języka i kultury polskiej. Dziś udaje się jednak Państwu zrealizować te niespełnione marzenia rodziców i dziadków o powrocie do kraju przodków. Nareszcie jesteście zatem u siebie. Jest to wielki dzień, ponieważ sprawiedliwość, która była przez Was tak długo oczekiwana, wreszcie nastąpiła. Jestem przekonany, że czeka Was tu dobre życie, że będziecie rzeczywiście czuli się na ziemi włoszczowskiej, świętokrzyskiej, Polski, jak u siebie, bo to jest teraz Wasz dom, Wasza ojczyzna. Polska jest krajem, który jest bezpieczny, stwarza wielkie możliwości i potrafi bronić swoich obywateli. A nasza historia jest świadectwem, że tylko wtedy, gdy stoimy po stronie tradycyjnych i zasadniczych wartości, kiedy kultywujemy tradycje ojców, nie wstydzimy się wiary, i bronimy tego, co jest najcenniejsze, a zatem miejsca, w którym urodziliśmy się i wzrastaliśmy, pozostaniemy państwem, które dobrze się rozwija i będzie bezpieczne. Szczególne wyrazy uznania kieruję jednocześnie do władz samorządowych gminy Krasocin, które odważnie ponownie podjęły się realizacji tego trudnego i złożonego zadania, by zapewnić naszym powracającym do kraju zza wschodniej granicy rodakom odpowiednie warunki do życia. Jest to wyzwanie, któremu znakomicie potrafiliście sprostać w przeszłości, dlatego jestem przekonany, że i tym razem Państwa gmina będzie wzorem dla innych jednostek samorządu terytorialnego, a
naszym drugim gościu, Państwu, życzę tego, co najlepsze. Niech się spełnia i on wszystkie Wasze plany, marzenia i oczekiwania. W imieniu Zarządu Powiatu Włoszczowskiego, wicestarosta Włoszczowski, to pozwolę sobie przekazać list na ręce Państwa, jak również Pan Starosta, Zarząd Powiatu przekazał drobny upominek dla Państwa. Także jeszcze raz serdecznie Państwa witamy. Gratuluję serdecznie spełnienia tych najskryczych marzeń. Wszystkiego dobrego. Sam z własnej woli wykonuje telefon. No my mamy dwie rodziny, więc może tak dużo rodzin nie było, ale wykonuje ten telefon i to już w głosie słychać, że robi to z serca. Tak. I pan Stanisław Kapuściński, mimo że nie jest z gminy Chasocin, co prawda to jest województwa śródmieścińskiego, ale też czuje to, że tym rodzinom należy się jakieś zadośćuczynienie. I to nie takie zadośćuczynienie, jak to było właśnie na chwilę pokazane. Pani powiedziała, my nie potrzebujemy od was pieniędzy, my potrzebujemy od was serca. My potrzebujemy od was takiego wchłonięcia przez naród Polski, żebyśmy się stali jednością. Ja w tym miejscu oczywiście proszę z pana Stanisława o zabranie głosu. Serdecznie dziękuję. I myślę, że to jest przyczynek do dalszej naszej współpracy. Naprawdę dziękuję za to pana wielkie serce. A w tej chwili myślę, że już pan kilka zdań od siebie do państwa.
się czy po prostu jak do rodzinie, dlatego Państwo są, ale... Dobrze, naprawdę serdecznie. Niech Pani się podoba, cudowny Robert, także tu na się chyba. Tak, no Pan sobie, pan Aleksander ma taki troszkę już nie najnowszy może tak. Pani Manówkę. Tak, nie śmigamy. Także jeszcze raz naprawdę wielkie serce Pana Stanisława Gorfyka. Oczywiście za chwilę będzie przerwa, jak Pan Przewodniczący, oczywiście będzie sesja prowadzić, ale proszę Państwa, żeby nie wychodzić, dlatego że zrobimy sobie wspólne zdjęcie, no takie pamiątkowe. Oczywiście teraz media są wszędzie dostępne, także myślę, że jeszcze dzisiaj to zdjęcie w Kazachstanie będzie uznajomym Państwa spektualne. Także... Dziękuję wszystkim Państwu za wystąpienia. Proszę o postawienie. Poczas na darowe prowadzić. Zamykam punkt trzeci i ogłaszam 15 minut przerwy.
Szanowni Państwo, wznawiamy obrady po przerwie. Otwieram punkt 4. Informacja Politechniki Krasowej i działalność urzędu. Udzielam głosu panu wójtowi. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, od ostatniej sesji dalszym ciągu są realizowane założenia budżetu na rok 2020. Inwestycje są niezagrożone. Największą znaczącą rzeczą, która się wydarzyła w okresie międzysesyjnym, jest podpisanie umowy tej 11-miesięcznej, jak powiedziałem, procedury przetargowej na modernizację filtra myślenia tej gminy Krasoczyn. Bardzo się cieszę z tego tytułu, że zakończyliśmy to, podpisując umowę. Termin wykonany do 13 kwietnia. Pozostałe inwestycje, jeżeli chodzi o terminowość, są niezakończone, więc są na bieżąco realizowane. Co do spraw związanych z pracą Urzędu Gminy, Urząd Gminy pracuje tak jak jest zgodnie z rozporządzeniem COVID, a więc petenci są na bieżąco obsługiwani. Oczywiście przy założeniu przepisów prawa, że jeden petent na jednego urzędnika, czyli pozostałe osoby czekają w kolejce na dostanie się do pracownika. Co do spraw związanych z zarządzeniami, wszystkie są opublikowane na Biuletynie Informacji Publicznej, a sprawy związane z podjętymi uchwałami na poprzedniej sesji są przekazane właściwym organom. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu wójtowi. Czy są pytania lub uwagi do przedstawionej informacji? Nie słyszę. Zamykam punkt 4. Otwieram punkt 5. Podpunkt 1. O omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność gminy Krasoczyn położonej w obrębie ewidencyjnym chodów. Proszę pana wójta. Panie przewodniczący, wysoka rado, panie i panowie sołtysi. Proszę o podjęcie tej uchwały. W uzasadnieniu czytamy. Podjęcie uchwały było poprzedzone wykonaniem podziału geodezyjnego nieruchomości, a co za tym idzie, umożliwieniem działań zmierzających do prawidłowego użytkowania i gospodarowania tym działkami. Z uwagi na fakt, że zamiana wyżej wymienionych nieruchomości pozwoli na uregulowanie stanu prawnego, ze stanem faktycznym na gruncie podjęcia uchwały jest zasadna, więc porządkujemy stan faktyczny, jaki mamy obecnie. Serdecznie dziękuję. Dziękuję panu wójtowi. O przedstawienie opinii do projektu uchwały proszę Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej. Dziękuję. Komisję Planowania i Budżetu. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie słyszę. Wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność gminy Krasoczyn położonej w obrębie ewidencyjnym chodów. Proszę sekretarza obrad o wyczytanie kolejnego porządku alfabetycznym nazw radnych, a panie i panów radnych proszę o oddanie swojego głosu poprzez wypowiedzenie jednej z trzech form za, przeciw, wstrzymuje się oraz podniesienie ręki. Przystępujemy do głosowania. Łukowski Bogdan. Za. Ruszczyk Mariusz. Za. Drej Antoni. Za. Dusza Iwona. Za. Roczek Dariusz. Za. Gniewkowski Krzysztof. Za. Pawłowski Krystian. Za. Edward Sajczyk. Za. Szkarz Magdalena. Za. Tatar Tomasz. Za. Wijan Grzegorz. Za. Polski Tomasz. Za. Wójcik Marek. Za. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Stwierdzam, że uchwała nr 26, łamane przez 221, łamane przez 20, została podjęta jednogłośnie, to jest 13 głosami za. Otwieram punkt 5, podpunkt 2. O omówienie projektu w sprawie utworzenia żłobka gminnego Wesoły Wiatraczek w Krasoczynie oraz nadania mu statutu. Proszę pana wójta. Panie przewodniczący, wysoka rado, panie i panowie sołtysi. Zwracam się z prośbą o podjęcie przeszłej przez pana przewodniczącego uchwały. W uzasadnieniu czytamy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie utworzenia żłobka, podjęte zostały działania mające na celu uruchomienie przedmiotowej jednostki. Gmina Krasoczyn rozpoczęła budowę nowego budynku na funkcjonowanie żłobka dla dzieci. Planowany termin zakończenia budowy przewidziany jest na pierwszy kwartał 2023 roku. Jednak ze względów organizacyjnych konieczne jest wcześniejsze podjęcie uchwały. Utworzenie żłobka wiąże się z koniecznością zatrudnienia dyrektora dla nowo powstałej jednostki oraz kadry pracowniczej do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi i opiekunami, w tym również personelu pomocniczego.
Utworzenie przez gminę nowej placówki zwiększy dostępność do usług opiekuńczych dla osób powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem bądź wychowaniem dziecka do lat 3. Osobom zatrudnionym wychowującym dzieci do lat 3 oraz osobom będącym poza rynkiem pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Mając na uwadze powyższe, zasadne jest utworzenie przedmiotowej jednostki. Ustawa z dnia 4.2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 określa zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, warunki świadczenia usług, kwalifikacje osób sprawujących opiekę, zasady finansowania opieki oraz nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki. W myśl przepisu opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być zorganizowana w formie żłobka, którego organem prowadzącym jest gmina Krasocin. Zwracam się również z problemem o wprowadzenie autopoprawki, gdyż w projekcie uchwały pierwotnym nazwa żłobka gminnego Wesoły Piotra III zapisana jest Wesoły z dużej litery, Piotra III z małej. Proponowana zmiana polega na pozostawieniu Wesoły z dużej litery, Piotra III zamienieniu małą na dużą literę, a więc Wesoły z dużej litery, Piotra III z dużej litery. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję panu Witowi za autopoprawkę. O przedstawienie opinii do projektu uchwały proszę Komisję Regulaminową, Statutową, Informacyjną, Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury. Dziękuję. Komisję Planowania Budżetu. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie słyszę. Wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie utworzenia żłobka gminnego Wesoły Wiatraczek w Krasocinie oraz nadania mu statutu wraz z autopoprawką. Proszę sekretarza obrad o wyczytanie kolejnych porządków w obecnym nazwie radnych, a panie i panu radnych proszę o oddanie swojego głosu poprzez wypowiedzenie jednej z trzech form za, przeciw, wstrzymuje się oraz podniesienie ręki. Przystępujemy do głosowania. Kutowski Bogdan. Za. Ruszcie Mariusz. Za. Drej Antoni. Dusza Iwona. Za. Krączyk Dariusz. Za. Miętowski Krzysztof. Za. Pawłowski Krystian. Za. Stańczyk Edward. Za. Szklarz Magdalena. Za. Tatar Tomasz. Za. Bijaz Grzegorz. Za. Wolski Tomasz. Za. Wójcik Mariusz. Za. Dziękuję. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Stwierdzam, że uchwała nr 26, łamane przez 222, łamane przez 20, została podjęta jednogłośnie 13 głosami za. Otwieram punkt 5, podpunkt 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasocin na lata 2020-2030. Proszę skarbnik gminy, panią Dorotę Jackiewicz. Dzień dobry, panie przewodniczący, szanowna rado. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasocin na lata 2020-2030 uwzględnia wszystkie zmiany budżetowe prezentowanej uchwale dotyczącej zmian w budżecie gminy Krasocin na lata w roku 2020. WBR uwzględnia stan planowanych dochodów w kwocie 54 540 381 zł i 23 grosze oraz wielkość planowanych wydatków w kwocie 64 874 624 zł i 87 groszy. Przy planowanych dochodach i wydatkach został zachowany wynik budżetu w kwocie minus 10 334 243 złote i 64 groszy. Do WPF-u został również dołączony wykaz wieloletnich przedsięwzięć uwzględniający stan realizowanych wydatków majątkowych od roku 2020 do roku 2022. Dziękuję. Dziękuję panie skarbnik. O przedstawienie opinii do projektu uchwały proszę Komisję Planowania i Budżetu. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję na projekt uchwały. Nie słyszę. Wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasocin na lata 2020-2030. Proszę sekretarza obrad o wyczytanie kolejnych porządków w obecnym nazwie radnych, a panie i panów radnych proszę o oddanie swojego głosu poprzez wypowiedzenie jednej z trzech form. Za, przeciw, wstrzymuję się oraz podniesienie ręki. Przystępujemy do głosowania. Łukowski Bogdan. Za. Ruszcie Mariusz. Za. Drej Antoni.
Dusza Iwona. Za. Rączek Dariusz. Za. Jankowski Krzysztof. Za. Pawłowski Krystian. Za. Stańczyk Edward. Za. Szklarz Magdalena. Za. Tatar Tomasz. Za. Bijak Grzegorz. Za. Wolski Tomasz. Za. Wójcik Marek. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Stwierdzam, że uchwała nr 26 łamane przez 223 łamane przez 20 została podjęta jednogłośnie, to jest 13 głosami za. Otwieram punkt 5 podpunkt 4. O omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 rok. Proszę panią skarbnik. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Krasnoludy na 2020 rok. Obejmuje zmiany po stronie dochodów, planu dochodów oraz planu wydatków budżetu w kwocie 152 120 zł. Budżet na dzień dzisiejszy, to jest na 17 września 2020 roku, wynosi po stronie planu dochodów 54 540 381 złotych i 23 grosze, natomiast po stronie wydatków 64 874 624 złote i 87 groszy. Wprowadzone zmiany po stronie planu wydatków obejmują zmiany wydatków bieżących, jak też wydatków majątkowych. Są one wprowadzone, żeby przyczynić się do sprawnego realizowania zadań budżetowych. Proszę o przeprowadzenie. Dziękuję panie skarbniku. O przedstawienie gminy projektu uchwały proszę Komisji Planowania i Budżetu. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie słyszę. Wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Proszę sekretarza obrad o wyczytanie kolejnego porządku alfabetycznego nazwy radnych, a panie i panu radnych proszę o oddanie swojego głosu poprzez wypowiedzenie jednej z trzech form. Za, przeciw, wstrzymuje się oraz podniesienie ręki. Przystępujemy do głosowania. Wąkowski Bogdan. Za. Juszcie Mariusz. Za. Dej Antoni. Za. Dobrze Mariusz. Jankowski Krzysztof. Za. Pawłowski Krystian. Za. Stańczyk Edward. Za. Szklarz Magdalena. Za. Tatar Tomasz. Za. Bijak Grzegorz. Za. Polski Tomasz. Za. Wójcik Marek. Za. Dziękuję. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Stwierdzam, że uchwała nr 26 łamane przez 224 łamane przez 20 została podjęta jednogłośnie, to jest 13 głosami za. Zamykam punkt 5. Otwieram punkt 6. Wolne wnioski. Czy ktoś chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam punkt 6. Otwieram punkt 7. Informacje i komunikaty. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie? Również nie widzę. Zamykam punkt 7. Otwieram punkt 8. Zakończenie obrad 26. sesji Rady Gminy Krasoci. Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad zamykam obrady 26. sesji Rady Gminy Krasoci kadencji 2018-2023. Dziękuję za obecność zaproszonym gościom Wysokiej Radzie, panu wójtowi, pani skarbnik, sołtysom Sołec, kierownikiem jednostek organizacyjnych gminy, kierownikiem referatu Urzędu Gminy za uczestniczenie w tych obradach, a wszystkim urzędającym na miejscu za pracę. Dziękuję państwu.